tuż obok szkoły stoi cały czas szkielet nieskończonego basenu. Co będzie się dalej działo z tym obiektem? No, będzie kontynuacja budowy. Ta przerwa, która ma miejsce, no, jest spowodowana kilkoma czynnikami. Po prostu zmienił się właściciel, czyli ostatnim właścicielem jest gmina. I my jesteśmy na etapie zmiany dokumentacji. Ta dokumentacja już jest wykonana, tyle że jeszcze nie odebrana. Jest to obszerny materiał, więc musi być bardzo szczegółowo zweryfikowany. I lada tydzień będzie ta faza zakończona, po której przystąpimy do fazy realizacji. Wiem, że oprócz basenu miało się tam znaleźć też wiele innych pomieszczeń, między innymi miejsce na bibliotekę i na Dom Kultury. Naturalnie. Obiekt jest wielofunkcyjny. Tak mniej więcej połowa to jest ta część sportowo-rekreacyjna z główną funkcją, jakim jest basen. Natomiast druga połowa to są działania na rzecz kultury. To jest właśnie nowoczesna biblioteka, to jest sala widowiskowa z dużą sceną i zapleczem technicznym z takiej sali. To są pracownie plastyczne, to są sale do nauki tańca, rytmiki i podobne. Kiedy możemy się spodziewać, że ten obiekt zostanie oddany do użytku? Czy to jest bardzo długa perspektywa? No, to jest naprawdę bardzo trudno odpowiedzieć w tej sytuacji, jakiej się znalazły samorządy, a to z powodu dotkliwego kryzysu finansów publicznych. Dochody gmin w ostatnim czasie bardzo odczuwalnie spadły i przy braku dofinansowania zewnętrznego to niestety jest inwestycja wieloletnia. W związku z tym na dzisiaj trudno jest stwierdzić, ile ta inwestycja może potrwać. Czy to, że nie ma miejsca na Dom Kultury i na salę widowiskową, to jest duży problem? Czy mieszkańcy zgłaszają takie potrzeby, że oni chcieliby gdzieś mieć takie miejsca na koncerty, na spotkania, na zajęcia dla dzieci? Naturalnie, ale radzimy sobie z tym całkiem nieźle, ponieważ wykorzystujemy do tych celów wszystkie obiekty oświatowe i wychowawcze. I z powodzeniem tam są prowadzone te działania. Zresztą nie tylko w gminnych obiektach. Na przykład z powodzeniem się odbyła wiele i szkoleń, i ćwiczeń, i występów. Na przykład w domu parafialnym Marka. Również w prywatnych obiektach takie rzeczy się odbywają.